Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w kupie gnoju, która jest w moim kanale, gdzie zagadamy idealną nianię. Poprzedni odcinek zrobił jakąś furorę, jakiś szał po prostu, więc myślę, no co. No idziemy za ciosem i oglądamy drugi. Nie zapomnijcie o subskrypcji, bo kupcie mojego hejka.pl i innych takich pierdach. Oglądamy! Głową rodziny jest mama trzech córek, czyli 42-letnia Ewa. Rozeszłam się z mężem i sama wychowuję córki. W tej chwili nie pracuję, musiałam zrezygnować z pracy, bo pracowałam w Warszawie i no, firma przeniosła siedzibę. Jest to no, za daleko, żebym dojeżdżała, mając trójkę dzieci i zostawiła je na te kilkanaście godzin dziennie. A to co, nie można ich przypiąć do jakiegoś kaloryfera na 10 godzin, żeby grzecznie posiedziały i nie przeszkadzały i nie rozrabiały? Oczywiście, że można. Moje córki na pewno bardzo trudno przeżyły rozwód. Widzę, jak one to przeżywają, jak gdzieś widzą koleżanki z obydwojgiem rodziców. Ale mają fajnego pieska. To ręce biardu, jak coś nie ja, ale tak wiem, że was nie przekonam i mi nie uwierzycie. A one mają fajnego pieska, a ich koleżanki nie mają fajnego pieska. Że na pewno tego taty brakuje. Najmłodsza córka Ewy to 5-letnia Zuzia. Zuzia jeszcze jest mała, najwięcej tych czułości potrzebuje i ona sama wpycha się na kolanka i jeszcze... Jestem przekonany, że przyjdzie jakaś niania wampirzyca dzisiaj, która ją ugryzie w szyję i wysie jej wszystko. Na 100%. To już jest pewne. Sama na rączki. Ania ma 8 lat. Taką ma zawziętość w sobie, że jak sobie coś postanowi, to stara się ten cel osiągnąć. Cel na ten rok to jest, żebym miała na koniec roku same szóstki. A mój cel na ten rok to jest przeżyć. Po prostu przeżyć. Po prostu wytrwać, po prostu być, po prostu jakoś dociągnąć. To jest mój cel na przykład. Najstarsza córka Ewy to Ola. Ola już w tej chwili ma 11 lat i może traktuje ją bardziej dorośle. Marzy o śpiewaniu, o tańczeniu. Moim marzeniem jest wrócić wreszcie do pracy. No to pani kochana, ideolo, bierzesz pani pierwszą lepszą nianię z ulicy, która nie wiem, będzie zombie. I będzie jadła pani dzieci, a pani może iść do pracy i dokładnie tak pewnie będzie w tym odcinku. Ale żebym mogła wrócić, potrzebna mi będzie opiekunka. Chciałabym, żeby była to osoba odpowiedzialna, żebym mogła obdarzyć tą osobę zaufaniem, że pozostawiam jej na kilka godzin moje dzieci. No to najwyżej jak pani wróci, to ich nie będzie i będzie pani mogła pracować w spokoju i nie będzie miała pani większości problemów w swoim życiu. Co ja nie widzę żadnego na przykład minusa takiego rozwiązania. Pierwszą kandydatką na opiekunkę, która odpowiedziała na ogłoszenie Ewy, jest 29-letnia Julia. Wygląda na pierwszy rzut oka bardzo normalnie, ale to jest idealna niania, więc wszyscy wiemy, że nie będzie normalnie. Naprawdę cieszę się, że odpowiedziałam na to ogłoszenie. Ja już mam dosyć miasta, a czuję, że w tym miejscu jest naprawdę wspaniała aura. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Ewa Koźlik. Bardzo zapraszam do domu, porozmawiamy. A może usiądziemy tam ze stolik? To jest tak pięknie, świeże powietrze. No, jeżeli pani nie przeszkadza, to bardzo proszę. Nie ma to jak na wsi. Rankiem pachnie gównem i rumiankiem. Normalnie idealna atmosfera, żeby zjeść, porozmawiać i podyskutować na dworze. No po prostu nie ma lepszej atmosfery. Sąsiad to bornik wyrzuca. Idealnie rozmawiamy dzisiaj o pracy. Bardzo chętnie. Ja przepraszam, że tak zacznę, ale mogę poprosić rączkę? Ja widzę, że... Nie. Błagam, nie. Czy w każdym odcinku musi być lesbijski wątek? To jest jakieś takie bingo tego programu. Ej, musimy zrobić bingo idealnej niani. Że obejrzymy ze dwa odcinki i robimy bingo. Musi być tak. Lesbijski wątek. Co było jeszcze w przednim odcinku, taki iconic? No, że nagle wchodzą tam do tego pomieszczenia, gdzie niania niby pilnuje. Ukryte kamery, które widać jak 150. No i jakiś totalny creep. No i to bingo. Pani nie miała łatwego życia. Widzę mężczyznę, który się nie sprawdził w roli ojca i męża. Ale mówi pani nie na temat. Ja bardzo bym chciała dowiedzieć się o pani doświadczeniu z dziećmi, bo wie pani, ja mam trójkę dzieci. Trzy dziewczynki. Trzy dziewczynki. Muszę mieć 100-procentową pewność, że zostawiam je z odpowiedzialną osobą. Tak, każda niania przecież jest odpowiedzialna.
A zwłaszcza w tym programie. A zwłaszcza ten typ od dmuchanej lalki z poprzedniego odcinka. Normalnie to są królowie odpowiedzialności. Ja widzę, że pani poświęciła się córkom zupełnie. Ja oczywiście mam doświadczenie z dziećmi. Pracowałam przez 3 lata jako opiekunka dla jednej rodziny. Mhm. Dzieci podrosły, więc już przestałam być potrzebna. A czy to byli chłopcy, czy dziewczynki też? To był jeden chłopiec, 2 dziewczynki. Chciałabym zapytać jeszcze, jak zorganizowałaby pani im wolny czas, bo to jest dziewczynka 11, 8 i 5 latek. Rzucam im na dywan kostki... kostki drobiowe i niech się bawią w rosół. Rozumiem, że starsze dziewczynki już potrafią się same bawić i wystarczy je przypilnować. Wystarczy je przypilnować, ale mają też swoje zainteresowania konkretne. I to trzeba będzie jakoś pielęgnować. Dokładnie. Natomiast 5-letnia na pewno wymaga więcej uwagi. Więc trzeba się z nią po prostu pobawić. Wiecie, kogo ona mi daje vibe? Jak wiecie, ja nie chcę obgadywać, żeby nie było, że jakoś obgaduję od razu na starcie, tylko po prostu mówię, co mi mówi serce. Ona mi daje vibe takiej typowej nauczycielki biologii, takiej trochę cicho-ciemnej. To jest niby tak... A tak naprawdę za plecami... Zajmowała się trójką dzieci, więc wie, co to jest ciężka praca i... Myślę, że poradziłaby sobie z moimi córkami. To jest ważne, jakie pani ma zainteresowania, żeby ja to się jakoś przekładało. Się ezoteryką i parapsychologią. Ale Azerbejdżan. Przecież ona im tutaj zaraz zrobi jakieś, nie wiem, test znaków zodiaku i czy się nadają do mieszania łopatką w piaskownicy. No na 100%. Ja rozumiem, że dla ludzi jest to zaskakujące i reagują na to z niedowierzaniem, natomiast proszę mi wierzyć, ja to traktuję w 100% poważniej. U mnie w domu, owszem, przeczyta się czasem horoskop, ale traktujemy to jedynie jako żart. I jeszcze chciałabym zapytać o posiłki. Czy byłaby w pani w stanie? No Zuzię trzeba jeszcze nakarmić, bo jest niejadkiem, nie chce sama jej. Oj, nakarmi się dzieją dobrą energią. Po prostu z wnętrza ziemi. Będzie chłonęła po prostu dobre wibracje dzisiaj. Nimi się nażre. Jeść. Oczywiście nie ma problemu z posiłkami. Mogę, jeżeli mogę nawet coś zaproponować. Mogę sprawdzić dziewczynek horoskop i postawić im do tego, zorganizować im do tego specjalną dietę. Ja się dzisiaj popłaczę. Jak chciałem ich znak zodiaku, to jest byk, no to będą mieli dzika na kolację na przykład. A jak jest zodiaku znak panna, to zupkę chińską. To znaczy niekoniecznie. Niekoniecznie. Mają swoje ulubione dania i chciałabym się tego trzymać. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz. Chciałabym, aby pani wzięła ten talizman i on pozwoli pani uniknąć pewnych problemów, bo ja widzę, że pojawi się pewien mężczyzna i z nim te problemy będą związane, z jedną z córek. To nie jest nic sprecyzowanego. Ojciec wróci z mlekiem, bo ktoś w rodzinie przepisał cały swój majątek na akurat którąś z jego córek i on sobie przypomni i wróci. Na stówę. Natomiast wiem, że te problemy się pojawią, a to pomoże się pani uchronić. To znaczy, ja bardzo dziękuję. Ja go zostawię, niech on sobie leży. No niestety nie mogę go przyjąć. Aurę. Nie mogę go przyjąć, ponieważ no, nie wierzę w horoskopy, nie wierzę w jakieś siły nadprzyrodzone. Także bardzo proszę i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja też czuję, że dzisiaj będzie naprawdę niezły Azerbejdżan w tym odcinku. Oj, tu ja czuję, że tu będzie mocno. Podobała mi się pod względem spokoju, jaki od niej wyczuwałam. Wydaje mi się bardzo osobą zrównoważoną. Dzisiaj powiem wam, że ze swojego 22-letniego doświadczenia życiowego, że zazwyczaj osoby, które są takie ciche, niepozorne, takie... To tak naprawdę są kawał choler. Jedyne obawy, jakie mam, to jej zainteresowania. Ta kobieta może nie wierzyć w przepływ energii i moc talizmanu, ale jeszcze wspomni moje słowa. Kolejną chętną do pracy przy 3 dziewczynkach jest 27-letnia Olga. No, ja nie chcę oceniać, bo ja absolutnie taką osobą z góry oceniającą i od razu tak, wiecie, no po prostu patrzącą, wiecie, spod byka to nie jestem. Ale ona wygląda jak taka typowa właścicielka studia z piercingiem. Ogólnie całe życie mieszkam w mieście, imprezuję, chodzę po barach. No cholera jasna, idealna niania. No takiej po prostu ze świecą szukać. To się dla mnie liczy, ale może czas na zmianę. Teraz przyjechałam tutaj na wieś, zobaczymy, może trochę się uspokoję.
chciałabym, żeby pani mi powiedziała coś o sobie. Przede wszystkim o doświadczeniu z dziećmi. Ja lubię chrać, imprezować, zżygać się na kacu do plecaka dziecka. Takie tam. Wie pani co, no zajmowałam się swoim bratem, że tak powiem, go wychowałam, bo ma już 16 lat. Także no, myślę, że jakieś tam doświadczenie mam. Nie tak dawno, bo między nami jest bardzo duża różnica wieku. Ja mieszkam całe życie w mieście, mogę im różne rzeczy ciekawe pokazać, jestem bardzo otwarta. Więc myślę, że na pewno, jeżeli pani, że tak powiem, da mi szansę, się przekona do mnie. Weźmie dzieci na koncert z Kolima i tam wyjdą. W swojej głowie będą, baby, no i będzie super. A jakby pani właśnie zorganizowała czas tutaj, nie w mieście, dla trzech dziewczynek. Można zawsze się pobawić w berka, w chowanego, pograć w gry na zewnątrz, pograć w siatkówkę. Są różne zabawy. Czyli jest pani, no... Myślę, że kreatywność to pierwsza kreatywna, moja zasługa. Właśnie. A kocham tą kobietę. Ona jakby po prostu dla Beki przeszła na rozmowę o pracy jako nie. Tak widzisz te fabuły, nie? Wylosowała sobie jakieś ogłoszenie o pracy i myśli, a dobra, pójdę tu, czemu nie? To będzie śmiesznie chociaż. Jakby to chociaż jaja, będzie chociaż coś działo. A jeszcze gdy mi pani powiedziała o jakichś swoich zainteresowaniach. Myślę, że moje zainteresowania mogą zachęcić dziewczynki, ponieważ uwielbiam tańczyć. Mogę im pokazać różne kroki, samba, salsa. Twerk do nowej piosenki Fagaty. Także myślę, że na pewno sobie poradzimy. No, to uważam, że duży atut. Bardzo się cieszę. Bardzo miło mi było z panią porozmawiać i dowiedzieć się o pani. To dziękuję bardzo. Dziękuję pani. Bardzo i do jeszcze usłyszenia. Z dziewczynkami się przywitam. Bardzo proszę. Cześć dziewczynki, jestem Olga. Olga, bardzo miło. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. To super, to do zobaczenia. Dziewczynki już chyba nie mają takiej nadziei, ale tak już chyba nie bardzo. Hej. Jest uśmiechnięta, interesuje się tańcem. Myślę, że spodobałoby się to mojej Oli. Dałam z siebie wszystko. Jak poszło, tak poszło. Czy dostanę tą pracę, czy nie, świat się nie zawali. Ale dokładnie, ona ma świętą rację. Ja w ogóle kocham takie podejście do życia. Serio. To jest święta racja, święta prawda. Ewa postanowiła jednak postawić na doświadczenie i mimo wątpliwości zaprosiła na dzień próbny Julię. Wiedziałam, że ta kobieta do mnie zadzwoni. I to bardzo dobrze, bo czuję, że w tym domu dzieje się coś niedobrego. Ona rano, srając, wyczytała z ruchu kostek do kibla, że dostanie tą pracę. I dostała tą pracę. Muszę jej pomóc. Cześć dziewczyny. Dzień dobry. Zostanę dzisiaj z wami trochę. Fajnie. Mam na imię Julia, wy jak się nazywacie? Ja jestem Ola. A ja Ania. Bardzo ładnie. Co robicie? Będę lepiej z gumek. A pokażesz mi, jak to się robi? Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że już pani przyszła. Nie zapamiętajcie ten moment, bo to jest cisza przed burzą. Już od tego momentu to ja zakładam, że będzie tylko gorzej. Będzie już tylko po prostu jazda w dół jak na rollercoasterze. Będą tylko po prostu dzikie momenty. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają ten dzisiaj Shopping Queens. Widzę, że się już zapoznałyście. Tak. Ja muszę już wychodzić. Rozumiem. W domu dziś zostaje Zuzia. Także dobrze. Na nią też proszę zerknąć. Proszę się nie martwić, na pewno wszystko będzie w porządku. Życzę udanej zabawy. Dziękuję. Do widzenia. Czy zabawa faktycznie będzie udana? Ewa przekona się o tym, obserwując Julię za pomocą zainstalowanych w domu ukrytych kamer. One są tak ukryte, że cholera jasna, ja bym ich w życiu nie zauważył. Przysięgam, jeszcze takie naprawdę subtelne są te kamery, takie malutkie, że ich w ogóle kuźwa nie widać. Ja bym się zastanawiał, czy ona jest tu ukryta, czy tam. Wcale niewidoczne. Czekajcie, ja zobaczę, co robi Zuza. Jest Zuza. Cześć. Bardzo miło, że nie zapomniała o Zuzi. A nie chcesz nic porysować? Nie. Nie, to ja zawołam twoje siostry, może one chcą. A wy chcecie coś porysować? Może pójdziemy do domu, coś porysujemy, co? To chodźcie. Bardzo fajnie, że poszła z nimi do domu, super. Nie będą same ani Zuzia, ani dziewczyny. To może narysujecie swoją rodzinę? Nie. Tatę, mamę? Ojca białą kredką. W ogóle i tak nie. Znaczy, nie, że ja się naśmiałam, że go nie ma, absolutnie, nie, to tylko taki żarcik nieśmieszny. Bo ciągle będę musiała to długo robić. Długo? A to ja ci pomogę. Nawet Zuzia z nią rozmawia. Chociaż ma dystans do obcych. Daj mi rączkę jeszcze, Zuzia.
Śmieją się i to jest najważniejsze. Nikt nie jest ponury, nikt nie jest przestraszony, wystraszony. Kiedy wychodziłam z domu, bardzo martwiłam się o Zuzię, bo płakała. Powiedziała, że z nikim obcym nie zostanie. Może ta szaptucha, ona na nią rzuciła jakieś zakręcie. I jak nic, jakieś tam hokus pokus, czary mary, będzie dziecko pić browary albo coś takiego. A jak się okazuje, niania ją kupiła. A teraz zrobimy tak, że w tej rączce będzie dużo dobrej energii. Co ona znowu o tych energiach? Czujesz? Jak energia wstępuje w rączkę? Co ona robi temu dziecku? Hipnoza. Ona zahipnotyzuje kaszojady, żeby poszły spać i będzie miała święty spokój, a dniówka leci. A dniówka do góry, a pieniądze stąks, a wypłata coraz większa. Proszę im nie wciskać do głowy żadnych głupstw. Kiedy zaczęła czarować Zuzię i wyskoczyła z tymi swoimi paranormalnymi zainteresowaniami, to czułam, że na tym się nie skończy. Matko, no przecież te dzieci są krzywdzone. Co? U mnie w domu nikt tu nie jest krzywdzony. Gdzie ona je prowadzi? Jak to gdzie? Do piwnicy zamknąć te bachory obrzydliwe i niech tam siedzą i niech nie do tej japy, niech będzie spokój. Widzę, że moje dzieci też są przerażone. W waszym domu ktoś jest. Cholera, jakaś wariatka. Co straszy dzieci? Ona jest. Ja ją też widzę. Ja ją wyczuwam po prostu. Te wibracje. Tam nikogo nie ma, tam jest tylko pani i dzieci. I my teraz tego kogoś przywołamy, żeby nam pomógł. Tak. Skąd ona w ogóle te świece wyciągnęła, to ja nawet nie chcę pytać. Nawet nie chcę wnikać. Naprawdę ja nawet nie chcę. Skąd? Skąd ona je wzięła? Naprawdę ja nawet nie chcę tego wiedzieć. Nikogo więcej nie ma, proszę je nie straszyć. Przywołamy, żeby nam pomógł. Co ty wyprawiasz? Ej, czekajcie, a to nie jest zestaw taki po kolędzie, jak ksiądz przychodzi i tam ma dwie świece, kropidło, talerz i wodę? Matko, jak ona z tym ten... będzie teraz co robić, to naprawdę... Nie strasz moich dzieci! Jak takiej kobiecie mogą przyjść do głowy takie pierdoły z duchami? Czy ona do reszty oszalała? Podacie mi rączki, staniecie naokoło stołu. Chodźcie, się wszystkie złapiemy za ręce. Porąbało tą babę, zwariowała. Ona jest chyba jakaś nawiedzona. No, ona to twierdzi, że pani dom jest jakiś nawiedzony, więc ja tu widzę jakąś taką sprzeczność informacji. Duchu, który jesteś tu w pobliżu, proszę cię, przyjść do nas. Co tu się robi? Ja nie pamiętam, to ja po prostu nie mam pytań. Jaki Azerbejdżan w tym odcinku? Aż się przypomniał, kiedyś był taki słynny live zrewowania ducha pewnego prezydenta. To jest po prostu... to jest same energy. Co ona mówi jeszcze? Jakieś... Pomóż mi rozwiązać problem w tej rodzinie. Tylko do wariatkowa się pani nadaje, absolutnie nie do dzieci. Kocham ten odcinek. Ja nie, bo ja już nie mam pytań. Duch chce, żebyście mówiły razem ze mną. Dziewczynki, powtarzajcie razem ze mną. Duchu, przyjdź do nas. Duchu, przyjdź do nas. Nie myślisz o tym, że one się mogą tego bać? Dosyć tego! Ja chcę taką nianię ze swoich dzieci w przyszłości. Ja innej nie zatrudnię. Tylko musi być dokładnie taka, jak w tym odcinku. Ja się boję, to pani duchy wywołuje. Nie chcę, tam jest tam Zuzia i Ania. Przyjść do nas. Nie umie się bawić. Nie umie się bawić, gówniara. Jej siostry się super bawią. One naprawdę... one mają taką teraz frajdę. One się potrafią bawić. Ona po prostu, ona jest nudziara. Duchu, przyjdź do nas. Duchu, przyjdź do nas. Ania, Zuzia, proszę, natychmiast wyjdźcie na dwór. Co pani urządza z moimi dziećmi? Pani je wystraszyła, prosiłam, żeby pani nie opowiadała im żadnych dyrdymałów. To są pani zainteresowani. Przepraszam, ale ktoś w tym domu jest. Tak, duch mieszka pierwszego i szuka swojej dobrawy. Na 200%. I on chce pomóc. Proszę panią, ale to jest pani teoria. Bardzo proszę.
proszę dzieci nie straszyć, nie po to panią zatrudniłam. Bardzo proszę opuścić mój dom. Nie jesteśmy tym zainteresowani. Dzieci się wystraszymy, to jest najważniejsze. Ja zrobię tak, jak pani zechce, żeby pani pamiętała. Bardzo proszę, jak najszybciej opuścić mój dom. Bardzo proszę opuścić dom i moje podwórko. Ale tu się dzieje Azerbejdżan, kochani. Naprawdę, tu się odwala niezły Azerbejdżan dzisiaj. Tu jest jazda. Młody mężczyzna, proszę pamiętać, pojawi się niedługo. Naprawdę proszę na niego uważać i proszę pamiętać o tak zwanie. Dobrze, ale na dziś bardzo proszę odejść. Ta kobieta naprawdę nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia. Jest jakiś młody mężczyzna, który stanowi niebezpieczeństwo dla tej rodziny. Ona powinna mieć ten mój talizman cały czas przy sobie. Ja coś czuję, że to będzie kolejny niań, który przyjdzie do pracy. Będzie tacy. Po pierwszej nieudanej próbie zatrudnienia opiekunki dla swoich trzech córek, Ewa tym razem zaprosiła na dzień próbny poznaną na castingu Olgę. Ale czad, ta kobieta do mnie zadzwoniła. Idę na dzień próbny. Kto wie, może będę nianią. Nie wiem, nianią może nie. Ale taką piosenkarką disco polo na pewno. Gasą pani z ziemi czy z butli? A jakie to ma znaczenie? Pana nie znam. Kim pan jest? Jestem, proszę pani, z gminy. Ja nie znam pana. Ja większość ludzi znam w gminie. Nie, spokojnie. To nowy nabór był, także... No, ale to powinien pan jakoś niedawno się wylegitymować. Czy jej właśnie przyszedł do domu jakiś chłop i jej maca czajnik? Ja już naprawdę nie mam na to siły. Ja już mam dość. Już mam tego naprawdę wszystkiego dość. Już nie chcę po prostu. Zabierzcie mnie stąd. A ja już naprawdę nie mam siły. Przedstawić, kim jest. Nie, spokojnie, w co mu chodzi mam tylko... No to bardzo proszę, na początek dokument. Spokojnie, pani się nie martwi. Co w ogóle pana interesuje? Co ja gotuję? Pan zaglądał do garnków? A gdzie dzieci? A co dzieci z gazem mają wspólnego? Może chce je wrzucić do gara i zrobić z nich, nie wiem, jakieś kopytka, ugotować? Kluski śląskie, nie wiadomo. Nie, wie pani, wspólnego, niespólnego, z czystej ciekawości się zapytałem. Dobrze, proszę pani. A dzieci co, w szkole? Kiedy będą? A czemu pan się wypytuje ciągle o moje dzieci? Nie powinny pana w ogóle interesować. Nie, najlepiej, pani, żeby pani już sobie poszedł. Proszę pani, spokojnie, to ja po prostu jestem ciekaw. Ale to nie jest pana sprawa. O, dzień dobry. A pani to kto? Witam serdecznie. Jakie to jest wszystko randomowe. Ja pierdzielę. Ja już po prostu, ja czuję, jak mnie po prostu mózg od tego zaczyna gnić. Bardzo proszę opuścić już podwórko. Bardzo przepraszam, że chwilę się spóźniłam. Starsze dziewczynki są jeszcze w szkole, ale lada moment wrócą. Także dzisiaj jest ładna pogoda, mam nadzieję, że spędzicie trochę czasu na podwórku, Zuzia na powietrzu. Zuzia jest w domu, rozumiem. Zuzia, tak, została w domu. Tylko wie pani co? Był tutaj taki pan, mijała go pani, wypytywał się o dzieci, w ogóle nie wiem o co chodzi. W każdym razie, no nie podobał mi się. Dobrze, zwrócę na to uwagę. Także życzę miłego dnia, super, danej zabawy. Dzięki, i do zobaczenia. Ona też się w ogóle ubrała jak na jakąś randkę z właścicielem starej Audicy, a nie do pilnowania bachorów. Cześć Zuziu. Olga jest już drugą kandydatką na nianię, którą mama trzech dziewczynek będzie obserwować za pomocą ukrytych kamer. A ty ile umiesz liczyć? 1, 2, 3, 4. Kurczę, kim był ten facet? 9, 10, 11. Dobra, dobra, nie będę już myślała o tym mężczyźnie. Lepiej przyjrzę się teraz nowej niani. Nowa niania zrobi im koncert disco polo. Fade, 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 moje głowy, fade, fade. Ale no, widzę, że z Zuzią ma świetny kontakt. Bawią się. Ciekawe, jak będzie z dziewczynami. To co, pobawimy się? Idź załóż inne buty. Chcesz się pobawić w berka? Czy w chowanego? W chowanego. Wy się chowacie, a ja was nie szukam, bo mi się nie chce. I co tam siedźcie. No to szybko, dziewczyny, chodźcie. Wychodzą na podwórko, super, tak jak prosiłam. Zuzia szczęśliwa, pierwsza do zabawy. Widzę, że wszyscy są zadowoleni. A ja liczę do 10. I o to chodzi. 2, 7, 8, 9. Szukam! Mam nadzieję, że tym razem mi się uda. Widzę cię! Zakrywane! Sama Jodoga niemieckiego. Jak coś się będzie działo, to przecież ich obroni. Szczeknie 2 razy i po sprawie. Ktoś podjechał pod dom?
Ten facet? Cześć. No nie mogłem cię nie zauważyć, kiedy wychodziłem. Tak? A no. To ciekawe. Nie, no, chciałem się dowiedzieć po prostu, co taka fajna dziewczyna robi na takim odludziu. Czy zawsze w każdym odcinku musi być jakiś romans? Kolejna rzecz do Binga. Bingo w każdy odcinek idealnej Jani. Chłopie, a kto ci pozwolił wchodzić na moje podwórko? Prosiłam, żebyś stąd odjechał raz na zawsze. Może, nie wiem, może czegoś napijemy? Co tam się dzieje? Co to w ogóle znaczy? Poczekaj chwilę. Gdzie jest Zuzia? Zuzia! Żarty sobie strają, na jakieś randki się umawiają? Nie, no normalna sytuacja. Chłop zawsze wozi przy sobie jakieś flaszki. Tak na wszelki wypadek, jakby ktoś go spytał, czy nie chce się z nim napić, to wozi. Zuzia! A co to się dzieje? A kto, co, o co tu chodzi? No zobacz, coś się znalazło. Te chodź, chodź, a papieroski masz jakieś? A może mam. Tak? Może mam. Siadaj, siadaj, proszę. Tak? Tylko tego brakowało, żeby zaczęli pić. Typowy dzień na polskiej wsi. Ogóreczek, kieliszeczek, kiełbaska z grilla i leci chwila. W obecności dzieci, a kto się nimi zajmie? Tak, jestem zainteresowany tymi dzieciakami, no bo ostatnio tutaj byłem. No i ja ogólnie pracuję w agencji reklamowej, nie? Aha. Przecież przedstawił się, że jest pracownikiem gminy. A, to tobie ona coś tam mówiła, ale nie wyglądasz mi na żadnego złego gościa, więc wypijmy za to. Ale okazja do picia, ale w ogóle okazja czyni złodzieja, więc i alkoholika tak dwa razy. Więc jak już ktoś z dupy robi okazję do picia, to nie wróży nic dobrego. Dziękuję ci bardzo. Taka miała być dobra niania. Latawica zaprosiła sobie jakiegoś faceta. Dziewczynki, idźcie do domu, idźcie do domu. Wódkę pije, zamiast dzieci wygania do domu. Żeby się z nimi nie dzielić, żeby im nie dawać pianki do spicia, tylko więcej mieć dla siebie. To jest big brain energy. I żeby żadna mi teraz tylko nie wychodziła na dwór, dobrze, dziewczynki? Możecie robić co chcecie, tylko żeby była ciocia zadowolona, żebyście nie wychodziły. Piękne, piękne. Wiesz, ma się ten dar. Dar. Widzę, że masz nie jeden dar, nie? Tak na ciebie patrzę i właśnie też chciałem ci zaproponować może. A, też jesteś niczego sobie. A co możesz mi zaproponować? Nie. To zmierza w bardzo złym kierunku. To wszystko zmierza w bardzo złym kierunku. O, dziękuję ci bardzo. Może jakąś sesję w agencji? Co za lafierynda? Cyckami macha facetowi jakiemuś pod nosem. Dzieci nie wiadomo gdzie. Ania jest Belkiem! To nie wiem, to do której tutaj dzisiaj będziesz? No nie wiem, no myślę, że ich matka wraca gdzieś o godzinie, nie wiem, 18-19. No tak. Tylko brudzia jeszcze brakuje. Jakiego brudzia? Drugiego chłopa do kompletu? O matko, to już będzie prawie Sodoma. Sodomia i Gomoria. No, tego to już za wiele, żeby jeszcze dziewczyny to na to patrzyły. Dziewczynki, proszę was, odróbcie teraz lekcję, za chwilę się pobawimy. Dorośli rozmawiają. Nie mamy lekcji, niech pani się z nami pobawi. Nie macie w ogóle lekcji? Ja wam znajdę zaraz zajęcie, chodźcie. Im większy bałagan zrobicie, tym będzie lepiej. Idealna niania. Po prostu idealna kuźba niania. Ja bym jej od razu dał podwyżkę. Premię, awans i bonus kwartalny. Co ty im opowiadasz? Dziewczyny są uczone porządku. I ty masz ich nauczyć też tego porządku. Chodź, Zuzia. Opala! Piła alkohol, a teraz Zuzię bierze na ręce. No, co tam? Proszę pana, kim pan jest? Wracaj natychmiast do domu. Troszkę już to się zaczęła robić creepy. Tutaj chłop, tu jakaś dziewczynka mała. Tak trochę dziwna sytuacja, nie powiecie? Ania! Ale ja dziecko porwał. Było dziecko, nie ma dziecka. To już wiecie, to już nawet nie jest, to się już nawet nie robi. Wiecie, śmieszne, tylko to już jest, no wiadomo, to sporo, tylko wszystko to jest fikcja, ale still. Halo? Gdzie pani jest? Dziecko mi porwali! Ten facet porwał mi dziecko! Co pani, niech pani dzwoni na policję! Był tutaj facet! Gdzie byłaś, idiotko, do cholery? Dzwoń na policję, ludzie! Właśnie pani dzwoni na milicję! 800 zł miesięcznie jej właśnie zabrali! Skupa kasy! Dziecko mi porwali!
wodzie, dziecko mi porwali! Ania, wróć! Ania! Boję się najgorszego. Boję się, że stanie się coś strasznego. Kuźwa, już się stało, więc pani kochana, rób coś. A poza tym masz przecież nagrania z ukrytych kamer, gdzie widać na pewno jego rejestrację, więc kuźwa, dzwonimy. Nie ma mojej Ani. Jestem przerażona. O takich rzeczach czyta się tylko w gazetach. Nigdy nie myślałam, że może to również nas spotkać. Przyrzekam pani, ja tego faceta nie znam, naprawdę. Nie wierzę pani. Już policja jest zawiadomiona. Ale ja to rozumiem. Ja rozumiem, że pani się denerwuje, ale ja tego człowieka nie znam. Siedzieliśmy bardzo tutaj. Bardzo się denerwuje. No właśnie, ona się tylko napiła wódki w pracy. Już tak nie można się pracy wódki napić. No ludzie kochani, przecież wszyscy piją wódkę w pracy. Lekarze, policjanci, nauczyciele, księża, sędziowie, prawnicy, medycy. Wszyscy. No to niani się nie wolno też wódki napić w pracy. Ania, dziecko, wróć do nas! Boże. To jest jakaś po prostu masakra. Może pani ma jakieś długi? Niech pani już skończy, niech pani się zamknie. Ona właśnie się chciała otworzyć, tylko że przed obcym typem. Ja nie wiem, po prostu już nie, no ja nie wiem. Nie wiem, jak to mogło się w ogóle stać. O mój Boże. On do mnie napisał. Żąda od pani 20 tysięcy i odda pani córkę. I ile? To już niech sobie je zostawi, trudno. Zrobi się nowe. Przepraszam, naprawdę, nie chciałam, żeby tak wyszło. Jaka jestem głupia, że nie posłuchałam tej kobiety. Mówiła jakimś mężczyźnie, że jest zagrożeniem dla mojej rodziny. Dlaczego nie nosiłam tego cholernego talizmanu? Wróżka miała rację. Wróżka, kuźwa, jak zwykle miała rację. Trzeba po nią dzwonić, niech przyjeżdża, niech rzuci jakieś uga-buga, hus-pokus na niego i rzuci nie wiem, no jakąś klątwę. O ja pierdolę. No chodź tutaj! Ania, moje dziecko, chodź! Chodź tutaj, chodź! No, co to, jesteś ważny teraz? Jesteś nienormalny? Naprawdę, ale fabuła tego odcinka to już mnie zaczyna przerastać. To już się troszkę dzieje tłumacz. Gdzie złapami? No co gdzie złapami? Zabrałeś czyjeś dziecko, ja się nimi opiekowałam! No i co to twój problem? Wziąłem dzika na przyjażkę, tobie zrobiłem dobry dowcip. Ty jesteś nienormalny, weź tu w ogóle idź! Wypal! Dobra, cze! Boże, Aniu, przepraszam cię, ja naprawdę nie chciałam. Naprawdę, jest mi strasznie głupio. To były najgorsze 2 godziny w moim życiu. Sama już nie wiem, czy powinnam szukać nowej niani. Jak to najgorsze 2 godziny w pani życiu? A co pani w tym czasie czekała? W kolejce do kardiologa na NFZ, czy co? Has to go back to work and she has 3 daughters. And... Dzień dobry. Ja tu naprawdę? Ja tu nie myślę, co dzisiaj jest. Jeszcze w tym odcinku papieża brakuje. Niech przyjdzie jeszcze papież i to wszystko po prostu kuźwa poświęci. Co pani tutaj w ogóle robi? Ja przeprowadziłam mojego przyjaciela, to jest Johnny. Myślę, że on naprawdę będzie fantastyczną nianią. Ma świetną energię, studiuje medycynę. Skoro państwo przyszli, nie ma problemu, mogę zadać kilka pytań. Pan w ogóle mówi po polsku? Tak, mówię. Mało. Mnie się wydaje, że dużo mówi, ale udaje, że nie mówi. A ile pan ma lat? Mam 22 lat. A lubi pan dzieci? Tak, bardzo. Czy pan pracował kiedykolwiek z dziećmi? Pan nie rozumie, co ja mówię. Przepraszam. Dziecko, pani jeszcze przyprowadziła, dawać jakąś inną nianię. Przecież on się z dziećmi nie dogada, niby, ani me. One powią, że chcą jeść, a on powie, że chcą srać. Kogoś nowego dawać. Ta pani zadzwoniła do mnie i omówiłyśmy wszystkie kwestie. Zarówno warunki finansowe, jak i godziny pracy bardzo mi odpowiadają. Dlatego przyjechałam na dzień próbny. Jedynie zastanawiam się, czy przyjmę tą pracę ze względu na ciężki dojazd. O, super, że już pani przyszła, bo ja muszę już wyjść. Starsza córka jeszcze jest w szkole, a 2 młodsze już są w domu. Także
Ola też za jakieś 15-20 minut powinna przyjść i proszę się nimi zająć na tyle, żeby były bezpieczne. Już gorzej być nie może, szczerze. Naprawdę, już przez tydzień czasu to te bachory wywały duchy, piły wódkę, były porwane. Tam już się działo wszystko. Naprawdę tylko brakuje, żeby ktoś je do gara wrzucił i ugotował. Jeszcze tylko tego nie było. Ja trenuję kickboxing i może chciałybyście trochę zobaczyć, jak to wygląda? No, może być. Nie wiedziałam o tym, pani Asiu. Dodatkowy atut. Lewą ręką zasłaniamy sobie podbródek, żeby w razie czego zabezpieczyć się od ciosów. Prawa jest na wysokości twarzy, ale trochę bardziej z boku. No i tutaj też chodzi o wykorzystanie całego ciała, czyli skręt biodrem i wyprowadzamy cios. Aha, to ja też to spróbuję zrobić. Czekajcie, prosto, skręt biodrem i wyprowadzamy cios. Skręt biodrem i wyprowadzamy... Ale to ja też się do tego nadaję. Jak je zainteresowała dziewczyny, z jaką ciekawością słuchają. Nie chcesz? Wolisz pobawić się lalkami? No dobrze. Żeby tylko nie przeraziły jej do jazdy. I od razu potem jest wykop. No spróbuj. No dobrze, i teraz ty. No. No świetnie, nauczą się tyle nowych rzeczy. Teraz chociaż jak ktoś będzie chciał je porwać, to se da sobie radę. To poćwiczcie trochę, ja zobaczę co u Zuzi. Dziewczyny, tylko nie za mocno. Przywaliła jedna i druga i wielkie michado. Naprawdę, do wesela się zagoi. Oj, pani Asiu, coś się stało! Boli! Co się stało? Ręka mnie boli. Co się stało? Czekaj, Aniu, kochani, nie... Pani Asiu, dlaczego pani pozwoliła im się bić? Proszę zabrać dziewczynki i już iść. Proszę iść do domu. Powiedz, w którym miejscu cię boli? Chodź do domu, zaraz pojedziemy do lekarza, wszystko się wyjaśni. Anulka, gdzie cię najbardziej boli? Pokaż. Ale to jest normalne, jak się trenuje sporty walki. Osoby, które trenują sporty walki, cały czas są potłuczone, pobite, mają ściniaki. No, to jest normalny, nieodłączny element tego sportu. Nie, boli. Aniu, proszę, nie płacz. Przez chwilę nawet pomyślałam, że to kolejna tragedia, którą przewidziała ta wiedźma. Ale uspokoiłam się. Taka sytuacja mogła zdarzyć się każdemu. A zdarzyła się akurat pani, a nam się zdarzył koniec odcinka. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się naprawdę, życzę wam zdrowia. Zostawcie w górę sumkę, tylko piszcie na mojego kika.pl. Do następnego.